Cześć. Nie zauważyłem was. Nazywam się Janek Sztajfer. Możecie mnie pamiętać z takich filmów jak Terminator, Avengers, Klara Pułapka i Thelma i Louise. Nagrywam to wideo, ponieważ chcę zwiększyć świadomość tego, że na całym świecie rozprzestrzenia się straszna choroba. Objawy tej choroby to oblewanie się zimną wodą i krzyczenie w jakiś dziwny sposób. To strasznie, strasznie przerażająca rzecz. I patrzyłem na to długo, patrzyłem na to, jak ludzie nagrywają się pionowo aparatami, telefonami. Nie wiedzieć dlaczego pionowo. Zostałem nominowany przez Jakuba Kojsza, za co serdecznie dziękuję. Bo z chorobą można walczyć tylko w jeden sposób. Walcząc z nią. Także mam tutaj kubeł. No to co? Zacznijmy challenge. Tak, właśnie, chciałbym rozpocząć tutaj od razu nowy challenge, że nie ma sensu w ogóle się obrać zimną wodą, bo to jest nieprzyjemne, nie oszukujmy się. Proponuję pizza challenge, nie? Każdy je sobie kawałek pizzy, może dwa kawałki, może całą pizzę, może cztery pizze, no jak to lubi, nie? I po prostu wpadza pieniądze na jakąś tam fajną fundację, czy na coś tam. No ja wpłaciłem na te SLA. Wpłaciłem troszkę pieniążków i wpłaciłem też na fundację do walki z depresją. A propos Robina Williamsa, a propos nawet. I myślę, że możecie zrobić to samo, bo nie ma sensu, żebyśmy się oblewali wodą. Pizza jest lepsza jednak, nie? Także proponuję urwany film Pizza Challenge. A jak wszyscy wiemy, nie ma czegoś takiego jak zła pizza. Jest tylko... życie smutne. No i także symbolicznie też się obleję wodą, żeby nie było, że tam, że jestem taki... O, to takie mocne. Niektórzy zauważyli też, że dzieci w Afryce nie mają wody, a ludzie w Europie i na Zachodzie, ogólnie w Stanach i w Anglii, oblewają się wodą. Zauważyli, że to jest marnotrawstwo, no i zgadzam się z tym w pełni. Dlatego tutaj proponuję każdy, żeby sobie zaszył kopertę. Tutaj mamy trochę wody. I myślę, że no, zaadresujecie ją gdzie chcecie, nie wiem, no gdzieś w Afryce po prostu, nie? Nie wiem, tam Latweria na przykład. I bierzecie trochę wody, nalewacie. To się potem pakuje i wysyłasz gdzie chcesz. Od razu dzieci są szczęśliwsze. Nominuję Bartka Lutowskiego, bo jeszcze tego nie zrobił, i nominuję też oczywiście Batmana. I tam jeszcze parę osób, które sobie wymyślę zaraz i napiszę. Na pewno też nominuję je. Pamiętajcie tylko, że w zjedzeniu pizzy nie chodzi tylko o to, żeby ją zjeść po prostu. Chodzi o to, żeby poczuć się jak osoba jedząca pizzę. To jest najważniejsze. A potem wpłacić pieniądze. I nominować znajomych, żeby zobaczyli i żeby też nas nominowali, nie? I żeby nas widzieli, że też robimy śmieszne rzeczy, tacy z nasz krajzole. Zabawne rzeczy takie. No, także pizza na zdrowie, jedzcie pizzę i po prostu wpłaccie pieniążki i MND, to jest .pl. Tak, stwardnienie zanikowe boczne, dokładnie tak. Depresja kliniczna, Robin Williams. Warto wspierać, wybierzcie sobie fundację i ten. Myślę, że trzeba pomóc ludziom, bo pizza jest dobra. Także na zdrowie. I pizza nic złego nie zrobi zresztą, nie? Także smacznego. Riddle me this. Riddle me that.